Gdy ostatnio byliśmy z kamerą nad Odrą w Ścinawie, para mieszkała w namiocie. Władze gminy i ośrodki pomocy społecznej rozkładały ręce i proponowały schronienie, które rozdzieliłoby parę. Najpierw panu Darkowi i pani Kasi pomagał bosman portu Ścinawa. Powałem na przykład te w słoikach przetwory, tam na przykład jakieś fasolka czy coś takiego, to im po prostu porzuciłem, to jakiś tam miałem koc, to im też po prostu dałem. Ale dachu nad głową nadal nie mieli. Na szczęście pomogli ludzie poruszeni historią pani Kasi i pana Darka. Przyjechali Państwo i popatrzyli. No, nie, zabieramy was stąd. Byliśmy zdezorientowani, no bo nistolnili no, Na co dzień się nie widzi takiej reakcji ludzi. Po medialnych publikacjach para otrzymała pomoc rzeczową od naszych widzów i maszynę do szycia, o której marzyła pani Kasia. Dzwoniło o pani wczoraj, że ma maszynę dla nas. Nie? Tak. Musieliśmy po prostu powiedzieć tej pani dziękuję, tylko nie ze względu na to, że gardzimy czyjąś pomocą, ale nie możemy, nie będę miała tutaj pięciu maszyn. Chcia, prosiłam tylko o jedną. Jak widać, to co było niemożliwe dla urzędników i pomocy społecznej, za sprawą odrobiny dobrej woli stało się możliwe dla zwykłych ludzi, którzy z dobrego serca pomogli potrzebującym.